Co? Jak wy o nas piszecie, tak i my o was będzie. Dzień dobry. Delikatnie za te wszystkie docinki, które no, cały czas tak, mamy. Tak. Patalachy. Tak, ja wszystko pamiętam. Co to? Nie mają idei ani w obronie, ani w atakach. Nie ma nic. Intensywności nie ma. Nie ma intensywności. A teraz my też. Intensywność, intensywność. Ale musimy tam później pobiec te przestrzenie, nie? Gramy! Nie będzie łatwo, bo nie będzie to łatwo okiełko. Andradina i podobna waga jest od razu. Nie? Jesteś? Ale czekaj, bo teraz mam wpuszczony brzuch, to nie widać. Panie redaktorze, czy ta koszulka nie parzy? To duża odpowiedzialność. Jest okej. Co prawda rzeczywiście jest piętno tutaj nazwiska, ale... Prawdziwa kiełbasa. Presji nie ma. Piotrek twierdzi, że to była ostatnia koszulka, która była i po prostu on ją wziął. Ja podejrzewam, że się zabijali o tę koszulkę. Taka jest panowie, tak. Kto gra, ręka do góry. Grał to Boniek. Jarmata Wkoński. No to są dwie rzeczy. No to się rozgrzewajcie. Brawo! Jedziemy! Trzecia połowa. Dzień dobry. Bez współpracy. Tylko panowie, jedna prośba. Ja tak nie było aż za głośno na nas, tak? Nie no. Co, jak wy o nas piszecie, tak i my o was będzie. Nie będziemy krzyczeć. Nie. No akurat to się delikatnie tak, się... Powiesz o nas, jaki poziom mamy. Delikatnie za te wszystkie docinki, które no, cały czas tak, mamy. Tak. Patalachy. Tak, ja wszystko pamiętam. Co to? Nie mają idei ani w obronie, ani w atakach. Nie ma nic. Intensywności nie ma. Nie ma intensywności. A teraz my też. Intensywność. Będziecie troszeczkę lżej do tego co się Tak. A jak coś nie tak, to pomyć od razu karę. A jak ona z karą? Sprinty, bieganie. Dzień dobry. Do tego pana to tutaj. Dzień dobry. Jak tam forma? Jest, bo była. Bo była. To się nagrywa, czy to? Oczywiście, no. Wszystko się nagrywa. Wszystko się nagrywa. Czyli trzeba mówić prawdę. Oczywiście. Boisko zweryfikuje. Jak zawsze. Jak tam w Turbo Kozaku? Podboje? Nie odpoczywamy. Były nagrywki, będą jutro, ale jutro będzie nagrywka, no to, ale będzie. To dzisiaj dobre przetarcie. Taka rozgrzewka. Pamiętamy, tak? 4-5-1. 4-5-1, tak? Wszystko ustawiamy. Ja mam taką prośbę. Dajcie, 1-9-1 zagrałem. Nie, panowie, najważniejsze, zamykamy środeczek i nisko. Staramy się, wiadomo, zejść pod piłę. Damy im sprzęt, oni nam oddadzą. Ale musimy tam później pobiec te przestrzenie, nie? Wiemy, o co chodzi, bo non stop mówicie, czemu ta przestrzeń. Faza. Wszystko to znają, nie? Gramy! Laleczka! Dobra, jedziemy. Drużyna dziennikarzy, drużyna świętokrzyskich sędziów, świętokrzyscy sędziowie, piłkarscy pomagają. No i szanowni państwo, gorąco witamy w gościnnych progach w gminie Nowiny. Mecz charytatywny, gdzie spotykamy się już po raz drugi w takim celu, aby pomóc naszemu przyjacielowi Leszkowi Salwie. Zanim zaczniemy, chcielibyśmy jeszcze uczcić minutą ciszy naszego przyjaciela, też wielkiego przyjaciela Leszka, który odszedł od nas kilka miesięcy temu. Mówię tutaj o Pawle Kotwicy. Dziękuję bardzo. Z piłką nożną to nie ma dużo wspólnego, ale jest na pewno mocno wesoło. Gramy! Leszko! 3/4, czyli będą dwie przerwy. No i w tych przerwach będziemy zachęcali, zapraszali państwa tutaj do tego, żebyście coś wylicytowali. Są koszulki, są piłki, ale są też na przykład patelnie, także jeżeli ktoś ma ochotę, to polecamy. A to tak. Michał, przenieście trochę grę tam. Nie grajcie tu krótko. Przenieś tam i tam pograjcie. Tutaj Jacek Kielt. O, proszę. Libero właśnie w tej piłce, o której mówiliśmy wcześniej.
i sędziowie. Szeroko, na spokojnie. Da się na to patrzeć? Przyglądamy się. Nie, jest dobrze. Taktyka się sprawdza, także czekamy. Za chwilkę będą efekty. A jaka to taktyka? Bo patrzę i tak ciężko. Zobacz. Niska ósemka, zejście, przestrzeń, atak dziewiątki. Wszystko jest jasne. To chyba kończymy, panie sędziu. Panie trenerze, a może taki pomysł, żeby następnym razem ich na ręczną piłkę wziąć? Wtedy będzie dopiero śmieszny. Tylko gadaliśmy z panem trenerem, że często tak mówię. Nie, oczywiście, możemy wziąć, możemy zobaczyć. Sprawdzimy. Cieszy, dodajemy mu poweru i to jest największa licytacja, którą przeprowadzamy. Za Kamil, Kuzera, ile jest warta tak na start? 200 zł po raz pierwszy. 300 zł po raz pierwszy. 600 zł, cudownie! 600 zł. Panowie, jak to jest, że mecz dziennikarze kontra sędziowie piłkarscy sędziują sędziowie? No tak jakby nikt się nie chciał podjąć tej, wie pan, zacnej funkcji sędziego, która jak zwykle, na której jak zwykle spotyka największy ciężar, ale... Ale jest czysto na razie. Gra jest fair, jak widać, mało gry kontaktowej, mało fauli, wszyscy się szanują, cel jest szczytny, więc bawmy się dalej, tak? Ronaldinho tylko jeden był, a ty coś, Ronaldinho i ktoś musi też być Makelele, nie? Dobra, zaczynamy. Jak tylko trochę zmęczony, nie możemy biegać od razu na zmianę. Mamy jak piłki ręczne. Nie biegać, dobrze. Tylko, że ja z piłką mam problem, jak się nie trenuję, no to tak jest. Ale biegać dobrze biegam. Nie, biegasz dobrze, ale tam zrobiłeś paru takich fintów, że no naprawdę, no że... Dobrze, że sobie nogi nie złamałeś. Tak. Dopiero się zaczyna mecz, jest 0-0 chyba, tak? Wiem, że jest 1-0, ale 0-0. Właśnie na wszystkich dyscyplinach sportu, które odnoszę. Nie masz dużo roboty na razie. Komunikacja. Zacznij uzobacz! To jest najważniejszy mecz, jaki każdy z nas gra w swoim życiu. Leszku, gramy dla ciebie i czekamy na ciebie wszyscy w redakcji, żebyś do nas wrócił. Koledzy i koleżanki Leszka z Telewizji Polskiej zbierali w ostatnim czasie pieniądze do puszki i na naszą akcję przekazali okrągłe 5010 zł. Wielkie brawa! Ja też mam koron, dostałem. Z całej petardy. Dawaj! Buza legendy. Och ty! W 50-lecie Iskry. Wstaw do sędziów, bo oni potrzebują strzelców. Tonie, ale ta koszulka ma swoją cenę. Koszulka z podpisami legend korony Kielce. W internecie 300 zł. Środek zamknięty. Wyrzucajcie wszystko na bok. Na tą piłkę wsteczną trzeba iść, żeby się zgadzali, bo będzie błędy. Nikt nie zna Herbesa, jakby nie był. Co tam się... Skalony był! Skalony! Sędzia Kalosz! No to teraz zapytam jeszcze raz, a co będzie, jak jest remis? Jaki remis? Rzuty karne! A ile zostało? U nas nie może być, remisa. Trenerze, jak to wygląda z linii bocznej? Dziennikarze tak intensywnie jak wymagający na konferencjach? Nie odpuszczają na pewno, bo to widać, że dają z siebie wszystko, wymagający jak zawsze, tak? Wynik jest sprawą otwartą. A co? No najważniejsze, że jesteśmy tu w wiadomym celu i każdy się dobrze bawi. I to jest przemega wartość dla nas wszystkich, że potrafimy się gdzieś tam razem zebrać i cieszyć się piłką, a przy tym naprawdę robić bardzo fajne rzeczy. No i koniec meczu, szanowni państwo. Może go panuje. Szanowni państwo, koniec tego spotkania.
Fantastyczny mecz, fajne wydarzenie, sędziowie piłkarscy ponownie wygrywają. To niemożliwe, piłki nożne, to jeden tylko błąd, to już kosztuje za dziurza, tutaj cały czas błędy. Teraz pierwszy. Zresztą i w tym sezonie jeszcze wszystko przed nimi. 600 złotych po raz pierwszy. Doświadczenie dla mnie. 600 złotych po raz trzeci. To jest Suzuki Białe. Teraz zawodnicy grają. Mamy zebranych około 20 tysięcy dla Leszka, ale to nie koniec. Pozdrawiamy Cię. Czekamy na Ciebie. Musisz do nas przyjechać już w przyszłym roku, bo my dla Ciebie już nie zagramy. My czekamy, że nas wspomożesz tutaj przy linii bocznej cennymi radiami. Mamy wzywoczek, proszę Państwa, w tym momencie. To jak krzyknę, a Wy mi pomożecie. Grane dla Leszka! I mam nadzieję, że tutaj, Leszku, będziesz z nami. Dziękujemy wszystkim Wam bardzo za przybycie. To jest dla nas bardzo ważne, jak dużym wsparciem nas okazujecie. Po prostu dziękujemy, ja nie mam co więcej powiedzieć. Dziękujemy bardzo. Ja potwierdzam tylko, że jesteśmy naprawdę bardzo wzruszeni i serdecznie dziękujemy za organizację i za tak liczne przybycie. Dziękujemy. Sędziów jeszcze raz zapraszam na kolejny pojedynek. Nie odpuścimy Wam, dopóki nie wygramy. Wielkie brawa, dziękuję jeszcze raz. I to by było na tyle.